Cześć, nazywam się Bartosz Figura. W SEE pracuję jako IT Support Specialist i Problem Manager. Zajmuję się po prostu wsparciem użytkowników w ich codziennych problemach z komputerami, z systemami, z aplikacjami. Drugie to Problem Manager, łamany na Business Critical Incident Manager. Chodzi głównie o to, że zajmuję się problemami, czyli staram się szukać przyczyn występujących incydentów, a drugą z moich ról jest ten Business Critical Incident Manager, czyli gdy wystąpi tak zwany incydent krytyczny. Moją rolą jest podjęcie go, zaopiekowanie się nim, czyli przekazanie informacji do odpowiednich zespołów, zaangażowanie odpowiednich osób i próba rozwiązania tego zgłoszenia, a potem właśnie jako problem manager dojście, co było powodem takiego zgłoszenia. W SEE jest sporo możliwości rozwoju, jeśli tylko oczywiście mamy na to czas i chęci. Ja sam skorzystałem z kilkudniowego szkolenia organizowanego przez dział PMO. Było to szkolenie takie wstępne, dotyczące właśnie tego, czym zajmuje się dział PMO, przygotowanie też troszkę do roli project managera. W uzgodnieniu ze swoim przełożonym taki mam pomysł na siebie, żeby troszkę już odejść stricte od pracy serwiseskowej, a bardziej skupić się może na zarządzaniu projektami. Dzięki SEE udało mi się również zdobyć certyfikat AZ-900. Gdyby chcieć go zrobić na wolnym rynku, trzeba by ponieść koszty kursu, a na pewno egzaminu. SEE dzięki współpracy z Microsoftem ma 100% zniżkę na ten kurs i certyfikat, także po takim samokształceniu i zdaniu egzaminu mam również kurs związany właśnie z Azurem.